Dożynki, zwane dawniej Święto Plonów Wieńce. Jest to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych. Syreny tną horyzontu brzeg, przyszedł na mnie czas, obudzę się na raz. Palcem grozi mi sam król, nie mogłem inaczej, przez ciebie jestem tu. W środku pękają struny chwil, pulsuje rzeka w czerwieniu moich wil. Gonię sam siebie i znów zamiera świat. Nie jestem tutaj sam, chciałabym patrzeć tak jak wy. Nie widzieć tego, co we mnie tkwi. Chciałabym wyjść za ciasnych ram. Dzisiaj ze sobą stanąć twarzą w twarz. Rolnicy z Mokrego Dworu razem z wieńcem na uroczystości dożynkowe zabrali się wozem drabiniastym w asyście konnej. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny, jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Ceremoniom dożynkowym przewodniczy starosta i starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie starosta i starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan lub przedstawiciel lokalnej administracji. Następnie odprawiona jest msza dziękczynna, a dalszy przebieg ma charakter festynu ludowego. Wieńce dożynkowe musi składać tutaj przed sceną, tak? Baczność, poczet sztandarowy gminy wiejskiej Próżdański wprowadzić. W bieżącym roku gospodarzem dożynek było sołectwo w Przejazdowie, gdzie nad organizacją czuwał sołtys Janusz Sampolski wraz z małżonką oraz liczną grupą mieszkańców. Spocznij. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Linda, a o oprawę muzyczną liturgii zadbały chóry Żebro Adama oraz Betlejem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Bardzo serdecznie zapraszam do nas panią wójt oraz starostów. Czcigodni księża, szanowni państwo, nie ukrywam, że to miejsce powoduje, że moje serce bije dwa razy szybciej. Proszę o przekazanie chleba dożynkowego starościnie i staroście dożynek. Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili Ewa i Mateusz Smoleń, przedsiębiorcy z Przejazdowa. Oto jest bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Przekazujemy go pani wójt Magdalenie Kołodziejczyk. Przekazuję ten chleb na ręce księdza proboszcza, żeby tym gestem podziękować Bogu za błogosławieństwo i ludziom za ciężką pracę. Drodzy państwo, po raz 12 mam ogromny zaszczyt przewodniczyć gminnym dożynkom w gminie Próżdański. I mimo tego niezwykłego postępu cywilizacyjnego, mimo coraz lepszych maszyn, różnych środków do uprawy roślin, okazuje się, że takim elementem nie do zastąpienia jest ciągle
ludzka praca. Nisko skłaniam głowę i tym prostym słowem dziękuję. Kieruję się pod adresem właśnie rolników z gminy Pruszcz Gdański i ich rodzin. Dziękuję Państwu za całoroczny trud, bo wiem, że ta praca jest uzależniona od wszelkich czynników, a szczególnie od pogody. I Państwo nieraz z ogromną troską patrzycie w niebo i zastanawiacie się, jaki będzie ten rok. Dzięki Państwa pracy, Bogu dzięki, nie brakuje na naszych stołach tego pokarmu, na który często nie zwracamy uwagi. Mechanicznie wyciągamy rękę do pokrojonego chleba i nie myślimy, że to takie z jednej strony proste, a z drugiej strony niezwykły pokarm, który, żeby trafił na nasz stół, musi być wyprodukowany przez wiele rąk. Życzę Państwu, żeby nigdy nie zabrakło nam na naszych polskich stołach tej kromki chleba. I życzę, żeby w Państwa domach, w rodzinach, w sołectwach, w gminie, w naszym kraju panował spokój, ład, wzajemne zrozumienie i szacunek. Proszę przekazać najlepsze życzenia i pozdrowienia, wszystkiego, co najlepsze dla Państwa rodzin. Dziękuję bardzo. Z wdzięcznością przynieśliśmy dzisiaj owoce ziemi, naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione te dary, nowe wieńce dożynkowe, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie brakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Scenie wśród ludowych i lokalnych twórców nie mogło zabraknąć zespołu pieśni i tańca gminy Pruszcz Gdański Jagódki. Bye.
100 litrów. Całe 100 litrów. Mamy nadzieję, że wystarczy. Patrząc na tą kolejkę, na pewno wystarczy. Gdyby chcieli jeszcze raz podejść, to już by zabrakło. Ale każdy troszeczkę dostanie. Także cieszymy się, że panie ze szkoły ugotowały nam grobówkę. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój dróg. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia sprawia grą. Tradycyjnie podczas dożynek ogłoszono wyniki Olimpiady Sołec. Szanowni Państwo, po raz kolejny odbyła się Olimpiada Sołectw. Jest już taki przesąd. Kto wygra pojedynek na przeciąganie liny, ten przegrywa całą Olimpiadę. Nie pamiętam, jak w tym roku było, ale z ogromną przyjemnością informuję Państwa, że czwarte miejsce w tej Olimpiadzie zajęło Sołectwo Cieplewo. Cieplewo, zapraszamy serdecznie przedstawicieli sołectwa. Trzecie miejsce, drodzy Państwo, zajęło sołectwo Jagatowo. Przypomnę Państwu, że 3 lata temu Jagatowo było gospodarzem dożynek i hasłem tych dożynek było Miała Baba Koguta. Odwieczni konkurenci, Mokry Dwór i Przejazdowo. Graliśmy o wielką stawkę. Zwycięzca otrzymuje pieczonego prosiaka i 2 skrzynki piwa. Aha, pan Janusz podpowiada, że dzika. Okej, dzika, będzie taniej. Mamy podobno ich nadmiar w gminie. Proszę Państwa, pierwsze miejsce w tegorocznym turnieju sołectw zajęło sołectwo Przejazdowo. Brawo dla Przejazdowa. Organizatorzy tegorocznych dożynek. Tak. Moi drodzy, nie wiecie, jak się cieszę. Byłem przekonany jeszcze do tego momentu, że to nie my zdobędziemy pierwsze miejsce, tylko mój kolega Wiesiu. Szczerze to mówię. Naprawdę jestem zaskoczony. Także dziękuję naprawdę swoim przyjaciołom z naszej miejscowości, którzy pojechali razem z nami, ale dziękuję też wszystkim drużynom, które przyjechały na Olimpiadę. Słuchajcie, przyjeżdżajcie, bawmy się. Kto wygrywa, jest też fajnie, ale liczy się udział. Wszystkim wam serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy razem walczyć. A moim ziomalom dzięki! Państwa, jak bardzo zażarta była rywalizacja, to chcę powiedzieć, że właśnie, że zdobywca 2. miejsca przegrał o 2 punkty. I tym wielkim pokonanym jest sołtys z Mokrego Dworu. Zapraszamy. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój dróg. Światem, a natura ten krąg życia sprawia grą. Podczas festynu rozstrzygnięty został także konkurs na najlepszą nalewkę dożynkową. Pani Alina Wysocka. 2. miejsce ta wcześniej rzeczona nalewka z czarnej poziżeczki i wygrała tę nagrodę pani Agnieszka Kozina. Pani Agnieszka Kozina. Nalewka żurawinowa, praca zespołowa. Ciekawa jestem, jak to się robi z nalewkę w grupie. Być może taki efekt końcowy. Koło gospodyń wiejskich Łęgowo-Cieplewo. Prawdziwa żuławska krasula. I kosz. I na chwilę oczy. Nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań. Nie dziś to, co mamy na pewno, to siebie nic więcej. Lecz ze mną niech urwę.
będą poniekąd chociaż raz. Wiktoria i Gosia. Uwaga, uwaga, uwaga. Gotowi? 3, 2, 1, start! Trzymaj się! Gosia! Gosia! Ruchy! Gosia, uwaga! I stop! Proszę Państwa, podobno drożdżówka to najprostsze ciasto na świecie. Szczególnie mówią te panie, które nigdy nie zrobiły zakalca. I takie właśnie dzisiaj ciasta mieliśmy na konkursie. Pierwsze, trzecie miejsce w pieczeniu ciasta drożdżowego zajęła pani Jolanta Szostek. Przypomnijmy, że pani Jolanta mieszka w Mokrym Dworze. Drugie miejsce pani Beata Sagan. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, jestem z Gdańska, ale jajka z Przejazdowa od Darka Krząstki. Jak już od naszego mieszkańca jajka, to sukces tak? Murowany. Żółciutkie, dlatego wygrała. Już niech Pani więcej nie mówi. I pierwsze miejsce. I pierwsze miejsce, drodzy Państwo, podobnie jak w nalewce, tutaj też praca zespołowa. Sołectwo Bogatka. Ja nie wiem, wiem, że pani sołtys ma gospodarstwo, ale nie wiem, czy krowę ma. To już ma! Ciekawe, kto ją będzie doił. Korony żniwne przygotowały sołectwa, są zaprezentowane tutaj przy scenie. Każdy wieniec ma swój numerek, także komisja z pewnością nie wiedziała, kto zrobił. No i mamy już wyniki. Trzecie miejsce, sołectwo Borkowo. Drugie miejsce, to jest numer 8. I sołectwo Lędowo. Debiutujące w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy panie z Wiślinki zajęły pierwsze miejsce. Kształt korony dożynkowej nawiązywał do otwartej dzień wcześniej nowej stennicy wodnej i przypominał ogromny żagiel. I pierwsze miejsce, wieniec numer 10, Wiślinka! Proszę Państwa, to jest debiut Wiślinki w wieńcu. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, ja myślę, że ten wieniec i te panie szczególnie zasłużyły na ogromne oklaski, bo 99% to dziewczyny z miasta. Mieszkające na terenie Wiślinki. I są nasze dziewczyny. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy, drodzy Państwo, jest w tym roku w Wiślince. Puchary do góry, puchary do góry. Tak, to są zwycięzcy. Jeszcze raz przypomnijmy, że w tym roku zwyciężył wieniec numer 10, drugie miejsce wieniec numer 8, trzecie miejsce wieniec numer 5. Zobacz, uśmiech tu piękny. Jak się czują zwyciężczynie? Spodziewałyście się, że wygracie? Dziesiątkę. Tak. Ładnie było powiedzieć, że nie spodziewałyśmy się, ale z drugiej strony, no co by dużo mówić, że tak. No, ile czasu poświęciłyście na wykonanie? Dwa tygodnie takiego regularnego spotykania się wieczorami, po 2-3 godziny. Jak sołtys zmobilizował te panie do zrobienia wieńca? No same się zmobilizowały w tym roku. No właśnie, no. Życie to jest te fale.
Tegoroczną gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński, który swoim występem porwał do wspólnej zabawy. Nie płacz maleńka, szkoda łez. Życie jest takie, jakie jest. Mogę ci gwiazdkę z nieba dać. Na tyle tylko dziś mnie stać. Nie, nie chcę wiedzieć nic, jak jest tobie teraz mi, jak wam jest. Czy masz to, co chciałaś mieć? Czy sny wciąż spełniają się? Wiedzieć nic. Zrób to sam, swym talentom szansę daj. Z nieba nic nie spadnie nam. Chcesz coś mieć, zrób to sam. Zrób to sam, na łaskawy nie licz więc. W satysfakcie z własny dzień będziesz wielką miał. Przecież dobrze wiesz, kogo jest mi brak. Niebo ma więcej łez, wino całkiem inny smak. Kiedy świat wielki hałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam tłum. Mój pakard mnie niesie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów. Czeka tam na nas bungalowy mały, ukryty dyskretnie wśród skalisty gór. Tam księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić grób. Czekanie na niespodziewane, stracone szanse, to z pamiętywaniem odmierzam czas, nie używając dar. Mała próba wokalna. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej zna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Z kilku z nim może dać własny swój starczy szlak, własny szlak. Zgodzić się na luz, co na noc nie uda.
tyle rzeczy mieć, o których dzisiaj marzysz, mogłaś na zamku panią być. Mogłaś księżniczką niego być. Mogłaś gdzie indziej teraz żyć. W poduszce wynajętej, w obcym domu, w obcym mieście, przy kobiecie, co częstuje kłamstwem i zdradą. Widzę niebo nad sufitem i łagodną gwiazdę pytam, gdzie jest ta, którą ubione w perły kolczyki za każdą cenę, za serca ból zdobędę któregoś dnia. Każdy twój sen, każdą twą myśl, za każdą cenę, za serca ból. I nagle stanie się cud, bezdomny pies znajdzie swój schron. Zaufaj, posłuchaj w lawinie głosów twych, aż po świt utonę. Bez godzin i bez kalendarzy, długością dni, zmiennością zdarzeń, odmierzam czas, nie używając zdań. Proszę Państwa, było mi naprawdę bardzo miło. I mimo, że wśród rodziny, to naprawdę fajnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Brawo, 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 Andrzej Rybiński. Enzo, Enzo, reparacje do nowy.